Nazywam się Ewa Cybulska-Bohuszewicz i jestem adiunktem w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i wcale nie przybywam do Was z XVI wieku. Mam na sobie piękną szatę pewnej księżniczki i nie jest to Elza z Krainy Lodu, ale Katarzyna Jagiellonka, polska księżniczka, która mieszkała w Finlandii. Na pewno się zdziwicie, skąd polska księżniczka w ogóle wzięła się w tej Finlandii. Jak to się stało? No, ano, kiedyś małżeństwa były aranżowane i Katarzyna Jagiellonka została wydana przez swojego brata Zygmunta Augusta, który nie był zbyt zdecydowanym królem i długo zwlekał, za kogo ma wydać swoją królewską siostrę, ale ostatecznie wybór padł na Jana Wazę, fińskiego księcia, który właśnie był władcą Finlandii. Losy tej pary były bardzo dramatyczne. Opisał je Marcin Kromer w swojej Historii żałosnej o przygodzie książęcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny, małżonki jego. Lektura ta jest raczej trudna w odbiorze, więc postaram się Wam opowiedzieć to bardzo, bardzo krótko. Ale może najpierw zapoznajmy się z wnętrzem, tym wspaniałym wnętrzem, którym jesteśmy. Kiedy Katarzyna została poślubiona Janowi III Wazie, wypłynęła na wielką podróż do Turku. Turku to była pierwsza stolica Finlandii. I właśnie w ten sposób, po długiej, długiej, ciężkiej, męczącej podróży, bardzo też niebezpiecznej, ponieważ odbywała się ona zimą, Katarzyna dotarła do brzegów Finlandii i w Turku miała swój zamek, swoją służbę, zaprowadziła tu obyczaje renesansowe, a nawet nauczyła Finów i Szwedów jeść nożem i widelcem, ponieważ przedtem używali do tego w zasadzie wyłącznie rąk. Tacy byli to właśnie niekulturalni wikingowie. A teraz chciałabym pokazać Wam kilka migawek z wystawy poświęconej Katarzynie Jagiellonce. Przygotowywało ją bardzo wiele osób. Na tej tablicy możecie się zapoznać właśnie z nimi. Przygotowywali ją badacze zarówno z Finlandii, jak i ze Szwecji, z Polski, z Litwy. Bardzo dużo pracy oczywiście włożyli tutaj rekonstruktorzy, graficy. No, jak widać, jestem tu też ja oraz Nina Manninen, która przygotowała także piękną suknię, piękną szatę Katarzyny Jagiellonki, w której dzisiaj mnie widzicie. Mam nadzieję, że strój bardzo się Wam podoba. Składa się on z bardzo wielu warstw, więc trochę trudno jest się w nim poruszać. Trzeba poruszać się odpowiednio dosłownie. I jak na księżniczkę, przystało. Chciałabym Wam powiedzieć kilka słów o biografii Katarzyny Jagiellonki. Być może kogoś z Was to zainteresuje i zechce przyjechać tutaj do Finlandii, zobaczyć tą właśnie wystawę jej poświęconą. Katarzyna Jagiellonka była oczywiście córką królewską, wywodziła się z możnego rodu Jagiellonów. Była córką królowej Bony oraz Zygmunta Starego. Chodźcie ze mną, pokażę Wam jej szlachetny. A także całą jej rodzinę. Popatrzcie, na tym zdjęciu możecie zobaczyć ojca naszej królewny z Krainy Lodu, Zygmunta Starego oraz Bonę Sforze, jego żonę z gorącej Italii. To ona na stoły polskie, dzięki Bonie właśnie na stołach polskich zagościła Włoszczyzna, ponieważ królowa pochodziła z Włoch. Tak właśnie nazwano te warzywa, które przywiozła ze sobą. Włoszczyzna. Dalej mamy rodzeństwo, liczne rodzeństwo Katarzyny. Izabelę, najstarszą siostrę, Zygmunta Augusta. Następnie mamy samą Katarzynę, Annę, jej starszą siostrę i Zofię. A cóż mamy na odwrocie? O, proszę bardzo. Można przeczytać pewne informacje
na temat każdej z królewien, ale też można czegoś się dowiedzieć o samym księciu, który tak naprawdę był mniej zdecydowany, mniej dzielny niż jego królewskie siostry. To dlatego tak długo zwlekał z wydaniem Katarzyny za mąż. Jak widzicie, wystawa jest interaktywna. Nie tylko możecie oglądać jakieś stare, takie renesansowe portrety przygotowane przez renesansowych mistrzów, ale możecie się też zabawić. I obejrzeć ich dawne i współczesne wizerunki. Co mamy tutaj jeszcze? Mamy jakichś dwóch chłopców, którzy zabawiają się tutaj w tej komnacie. Chłopaki, jak podoba wam się wystawa? Bardzo dobrze. Bardzo. A co podoba wam się najbardziej? No nie wiem, bo jeszcze nie zobaczyłam całej. Ach, nie zobaczyłaś jeszcze całej. A czy byliście już w tej wspaniałej komnacie z szatą, z futrem Rysia? Może, ale nie pamiętam. Aha, nie widzimy. No dobrze, będziemy jeszcze. Mama. Tutaj mamy salę muzyczną Katarzyny z różnymi takimi artefaktami, księgami, instrumentami. Można sobie tutaj posiedzieć, odpocząć. Jest to taka miła nisza, gdzie można znaleźć kilka. I otworzymy tą sekretną skrzynię. Co w niej znajdziemy? O, chyba są to jakieś skarby Katarzyny. Tak mi się wydaje. Niezwykłe. A jeżeli ktoś z was całą historię Katarzyny od początku do końca, może zagrać w grę i wskoczyć na chwilę w świat historii. A więc mamy tutaj całą biografię Katarzyny przedstawioną w takich obrazkach i możemy przeskakiwać z jednego etapu jej życia do następnego, aż dojdziemy do momentu, w którym Katarzyna spotkała księcia Jana i popłynęła do Finlandii. Także wszystko miało szczęśliwe zakończenie. Może nie do końca, ale o tym za chwilkę. Muszę wam powiedzieć, że losy Katarzyny i Jana były nieco burzliwe, ponieważ nie było w Polsce zwyczaju, aby starsza, młodsza siostra wychodziła za mąż przed starszą. A przed Katarzyną była przecież jeszcze Anna, jak widzieliście na tamtych kunsztownych obrazach. Więc, aby Katarzyna mogła w ogóle poślubić Jana, Anna musiała dać jej przed sobą pierwszeństwo. A że były dobrymi siostrami, bardzo się kochały, były ze sobą bardzo związane, Anna bez problemu zgodziła się na to, aby to Katarzyna poślubiła przystojnego, bardzo zresztą młodego, fińskiego księcia. Co jeszcze bym chciała wam powiedzieć na temat Anny, siostry Katarzyny? To ona przyczyniła się do tego, że na tronie polskim zasiadł syn Katarzyny, zwany Zygmuntem III Wazą. Na wystawie możecie też oglądać piękne księgi z kolekcji Zygmunta Augusta. Jak widzicie, tutaj łacińskimi napisami mamy wyrażone, czyje to były księgi. Sigismundi Augusti Regis Polonie. A więc
Zygmunt August, król Polski. To jego księgi. Są to księgi, które zawierają informacje, jak tutaj mogę przeczytać, na temat Galena, greckiego słynnego lekarza. Wszystko jest spisane po łacinie, więc zapewne trudno będzie wam je przeczytać i będzie trudno wam je zrozumieć, ale są one bardzo piękne. Książka w ogóle w XVI wieku to był bardzo cenny przedmiot. Możecie się dziwić, że dzisiaj mamy ich pełno w księgarniach, w bibliotekach, a kiedyś książka stanowiła prawdziwy skarb, można powiedzieć. W kościołach, w zamkach zdarzało się, że były one przykute złotymi łańcuchami, żeby nikt ich nie ukradł. No, jak widzicie, zresztą te książki różniły się znacznie od naszych. Były pisane innym pismem, były bardzo kunsztownie oprawione. Te mają akurat skórzane oprawy i takie metalowe okucia, ale bywały księgi pięknie inkrustowane klejnotami, ozdabiane również klejnotami i w posiadaniu Katarzyny i Zygmunta oraz Zygmunta III Wazy również takie księgi byśmy znaleźli. Niestety nie ma ich na tej wystawie. Okej. A teraz chciałam wam przedstawić kogoś absolutnie kluczowego dla tej wystawy. Oto jedna z twórczyni tej wystawy, Nina Manninen. Nina pochodzi z Finlandii i od 10 lat rekonstruuje całą garderobę Katarzyny Jagiellonki. Tak, tak, tą suknię też przygotowała właśnie ona. Również wszystkie piękne nakrycia głowy, jakie Katarzyna Jagiellonka przywiozła ze sobą do Finlandii. Ja akurat jestem ubrana w purpurową suknię wykonaną z wełny oraz z aksamitu, wyszywaną złotem, a na głowie mam nakrycie, które nosi dość swojską nazwę, mianowicie jest to bramka, ale nie bramka piłkarska absolutnie, tylko rodzaj diademu wykonanego z aksamitu, wyszywanego perłami i spowitego jedwabnym welonem. Musicie wiedzieć, że to ubranie ma wiele, wiele warstw. Jest dosyć ciężkie i składa się z sukni wierzchniej, podstawowej. Jest ona zrobiona z wełny, ponieważ Katarzyna wybierała się do rzeczonej krainy lodu, a więc musiało być jej po prostu ciepło. Pod spodem mamy czerwony aksamit. Bywał on też złoty i oczywiście halka nakładana na całe ciało. I spójrzcie też na moje piękne renesansowe pantofelki. A teraz chciałabym wam pokazać coś absolutnie wyjątkowego, co Nina przygotowała również na tę wystawę. Będziemy mówić po angielsku, ale przetłumaczę wam wszystko na temat tego eksponatu, który za chwilę będziemy oglądać. O, a tutaj w przerwie możecie sobie obejrzeć renesansową, skórzaną zabawkę. Jest to taka kaczka, przypominająca trochę też dziobaka. Okej. Okej. I would like you to tell something about this extremely beautiful gown. Well, the main idea with the museum was that they wanted to reconstruct a gown that was possible that Catherine could have worn when she came here to Turku Castle. So we started to design a gown from the inventories that was not the very finest one, but like a middle style, not too fine, not too ordinary. Not too rich, nor too poor. Yeah, okay. That's right. Jasiu, jak ci się podoba suknia? Okay, we should continue. Już to mówię. A więc tak, jest to suknia, w której Katarzyna prawdopodobnie przybyła do Turku, do Finlandii, do naszej krainy lodu. Rzeczywiście, była zima, więc suknia musiała być solidna, ale nie mogła być też zbyt strojna. Jest to suknia taka, można powiedzieć, ze średniej półki, więc wyobraźcie sobie, jak mogły wyglądać najwspanialsze stroje Katarzyny. Jeżeli to jest taka skromna szata,
And what kind of material do you use to reconstruct this dress? Well, the gown is black velvet because that was the most common color and the most common material. It was also a color of Vasa dynasty, gold and black. Yes? Yes. Mm-hmm. And the overgown is I actually suggested another gown, mm-hmm. but they in the museum they this was like my alternative, the mm-hmm. overgown, and they liked the links fur mm-hmm. so much that they wanted to reconstruct that. So that's black silk mm-hmm. with slashes with silver fabric. And the lynx fur lining. Mm. Beautiful. And what about this lynx fur? Because it's difficult to get it, I think. It is. And they announced in some magazines that they wanted to buy lynx. Mm-hmm. So if any hunters had got the animal and they wanted to sell the fur, and one actually contacted them, so the visible parts are real lynx mm-hmm. fur. Wow. And you can see there's some fake fur mm-hmm. underneath, so that's not that visible. Z czego zrobiona była ta piękna suknia? Zapytała Nina. Suknia jest zrobiona z czarnego aksamitu w pełni. Pod spodem natomiast znajduje się jeszcze druga szata jedwabna. Suknia, jak widzicie, jest też obramowana futrem. Jest to futro częściowo z prawdziwego rysia. Zapytałam Ninę, jak zdobyli tego rysia. No, są różne źródła. Można pozyskać takie futerko od myśliwych, ale może to być też futerko od zwierząt, które na przykład już umarły w zoo, więc różne mogą być źródła, aby pozyskać prawdziwe futro do takiej rekonstrukcji. W tym wypadku mamy łączone naturalne futro rysia. Więc mamy tutaj futro prawdziwe, a tutaj, gdzie jest to niewidoczne, mamy już futerko sztuczne. Mam nadzieję, że ta szata wam się spodobała. Na mnie wywarła ona wielkie wrażenie, a pamiętajcie, że nie była to najpiękniejsza ani najdroższa szata Katarzyny. Start. A teraz musicie mi uwierzyć na słowo, ale znajdujemy się w oblężonej twierdzy Turku. Tak, powiedziałam wam, że losy Katarzyny i Jana były trochę dramatyczne. I rzeczywiście, Erik XIV, król Szwecji, myślał, że Jan, panując w Finlandii, chce uczynić zamach stanu i obalić go z tronu. I dlatego najechał na zamek w Turku i pojmał Katarzynę i Jana, więził ich przez wiele lat w twierdzy Gripsholm, znajdującej się niedaleko w Sztokholmu. To tam w niewoli urodziły się dzieci Katarzyny i Jana. Zmarła przedwcześnie córeczka, zmarła w wieku 2 lat oraz późniejszy król Polski, Zygmunt III Waza. Tutaj naprawdę ziemia drży pod stopami i jest rzeczywiście bardzo strasznie, musicie mi uwierzyć. Być może nie słychać tego na filmie. No, zapewne autorzy wystawy dbali o to, aby nie przestraszyć nadmiernie najmłodszych odwiedzających. Okay. Moi drodzy, będę żegnać się już z wami. Chyba wybiorę się jeszcze na jakąś renesansową ucztę, bo nieco zgłodniałam. Mam nadzieję, że zachęciłam was do przybycia na zamek w Turku, do Finlandii. Jest on bardzo piękny, obszerny. Możecie zobaczyć, jak żyła Katarzyna w fińskiej krainie lodu. Dziękuję wam za uwagę i przybywajcie do Finlandii.